Zbigniew Wywodecki zmarł 22 maja 2017 roku. Niedługo przed swoją śmiercią znany polski artysta wypowiedział słowa, które wielu osobom publicznym nie przeszłyby przez gardło. Fani byli wtedy mocno zaskoczeni, ale cieszyli się z jego decyzji. Zbigniew Wywodecki niedługo przed swoją śmiercią zabrał głos w bardzo ważnej kwestii. Wielu nie mogło zrozumieć, że zdecydował się mówić o tym głośno. Kilka lat temu temat był o wiele bardziej piętnowany, niż dziś. Zbigniew Wywodecki miał problem z jedną ważną społeczną kwestią. Zbigniew Wywodecki odznaczał się ogromną tolerancją. Osoby, które nadzwyczaj wyróżniały się w społeczeństwie, nie stanowiły dla niego żadnego problemu. Dlatego, kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o obrzucaniu błotem osób innej orientacji, nie mógł postąpić inaczej. Wiele z nich było również jego przyjaciółmi. Jestem sojusznikiem osób LGBT, bo chcę żyć w kraju, w którym moi homoseksualni przyjaciele nie są dyskryminowani. Z takim napisem pozował Zbigniew Wywodecki w kampanii przeciw homofobii współorganizowanej z magazynem Replika. Widać dopisek, bo niby dlaczego? Wiele osób nie mogło wtedy uwierzyć, że artysta zdecydował się na taki krok. Uważał, że fani nie będą mieć z tym problemu. Krótki wywiad utwierdził wszystkich w racji Zbigniewa Wywodeckiego. Kiedy Zbigniew Wywodecki został zapytany o udział w akcji, skwitował to tym, że jest normalnym człowiekiem. Zaznaczył, że pochodził z rodziny artystycznej i inni twórcy również dziś należeliby do społeczności LGBT. Wymienił chociażby Michała Anioła, Piotra Czajkowskiego i Leonarda da Vinci. Mam bardzo wielu fantastycznych ludzi, którzy są tak zdolni, że co mnie tam do tego, co ten ktoś robi w domu? Grunt, że tworzy, jak jest fantastycznym artystą, to jest najważniejsze, argumentował muzyk. Dzisiaj grzeje, 1. Matka wyskoczyła z okna. Wcześniej zrobiła córce niewybaczalną rzecz 2. Wirus 2019 NCOV coraz bliżej Polski. Nie ma na niego lekarstwa. Liczba zgonów i zarażonych szybko rośnie. Zbigniew Wywodecki przyznał się też, że głosowałby za związkami partnerskimi. Jako młody chłopak podróżował i widział, jak sytuacja wyglądała w krajach zachodnich. Tam nikt nie miał problemu z osobami LGBT. Zbigniew Wywodecki przyznał, że w Polsce czuje się jak w zaścianku zakompleksionym. Myślę, że moi fani, o ile takich mam, nie mają żadnego problemu z moim udziałem w akcji, skwitował muzyk. Fotografia facebook.com/kampania-przeciw-homofobii. Najlepsze newsy dnia, źródło, Gazeta Wyborcza. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.